Polską też, Piotr. Gazeta Polska, Piotrku! Janek, chodźcie. Janek, wy się kurna troszeczkę ruszajcie. Znasz, się spada? Chodźcie za nami, stać. Ale chodźcie. Poparcie. A, dobra.
Drugą rękę. Aha, nie, a jest to. Tak jest, tak. Dobra. Tak jest. Dobra. They wanted to make photo. We agreed for photo, one photo, two photo, three photo. It's no problem. The photo has stopped, and you must go there. Okay. To jest demokracja, Thank you.
They say, oh, that this is a violation of freedom. Nossa. Zapytam się, a jak mi odpowie, nie kocham cię. A jak mi odpowie, nie kocham cię. Kłonimy tu, wszyscy maszerują, zaciągnę się. Ułani wędrują, wszyscy maszerują, zaciągnę się. Thanks, majority of the world. We need to get to it quite quickly. Last time we were coming back to Great. Karabiny błyszczą cały strój, a przed nimi drzewa salutują, bo za naszą Polskę idą w bój. Idą w końcu przez krzyżal, dziewczęta zerkają za płota, a oczy ich do mnie utkwione są dal. Piechota bujo, bo za naszą Polskę idą w bój. Dzień dobry Państwu. Parę informacji. Wydaje mi się, że istotnych. Czy tam wszyscy Państwo słyszą, tam na końcu? Chodźcie bliżej! Bliżej! Dziś nie biją. Ewa, chodźcie, jak nie biją, to przychodzę.
A ci Turcy... Chodźcie tutaj tam z końca. Chodźcie, Turcy już pojechali. Oni nie mogą zostać. Po pomocy, panowie. Oni tutaj na krzymią. Przekażemy. Ale godzin. Otóż... Podejście proszę bliżej tutaj do paniewy. Szybciutko. Bieg. Ale to nie zostawił panelu. Trzymaj. Proszę państwa, więc... Z naszych informacji wynika, że posiedzenie zacznie się o godzinie, na temat Polski, ta sesja o godzinie 16, ale być może się opóźni. Będzie trwała 70-80 minut, nie więcej, także to nie będzie długa sesja. Natomiast prawdopodobnie o godzinie 3 będzie tutaj, to nie są sprawdzone informacje, ale będzie... Tutaj najprawdopodobniej manifestacja KOD-u. A kolejna rzecz jest taka, że ich przedstawiciele spotykają się ze wszystkimi frakcjami Europarlamentu tutaj w Strasburgu, z przedstawicielami. W związku z tym prośba do państwa, my nie wiem dlaczego, tylko jedna strona ma mieć zaprezentowanie swojego głosu, więc my postaramy się, żeby przedstawiciele tutaj państwa też mogli spotkać się z tymi szefami poszczególnych ugrupowań politycznych i przedstawić swoje zdanie na temat tego, co się dzieje w Polsce. No ale zobaczymy, czy na ile to będzie możliwe, na ile rzeczywiście tu jest wolność słowa, czy na ile tylko jest wysłuchiwanie jednej strony. Więc prośba tutaj do państwa, żebyście... Ja wiem, że chciałam bardzo wam podziękować, bo wiem, że jesteście niezwykle dzielni, że jechaliście tutaj 16 godzin. Na trzeźwo. Na trzeźwo. No to jest wyczyn bardzo duży. To po pierwsze. Po drugie, że tutaj... Nie macie nic zapewnionego. Jesteście po prostu takimi żołnierzami. Nawet do Gisa nie można wejść. Pierwszego takiego frontu, tak. I czeka was jeszcze kolejna droga 16 godzin. Także to jest naprawdę, naprawdę bardzo duży wysiłek i piękne świadectwo. Ale jeśli moglibyście... jeśli moglibyście... Znaczy my spróbujemy was na bieżąco informować, jak to się będzie toczyć, to znaczy, czy uda nam się umówić delegację tutaj państwa z przedstawicielami grup politycznych w Europarlamencie. Na pewno warto tutaj próbować, ja wiem, że tutaj za bardzo nie ma nikogo, więc być może gdzieś przeszukać to miejsce, zobaczyć gdzie są, wysłać patrole, że tak powiem, zobaczyć gdzie są, czy gdzie są ludzie w ogóle jacyś i próbować dystrybuować te materiały, które mamy. Na pewno też warto, jeśli tutaj jest jakaś grupa, która zna angielski, to żeby się zebrała tutaj i żeby... Bardzo dobrze rozmawia. Żeby mieć przy sobie tą petycję Wspieramy Polski Rząd, którą można wręczyć właśnie tutaj przedstawicielom Europarlamentu. Można też próbować z nią docierać do ludzi, jak tutaj jest pustynia, więc nie wiem, czy w takim miejscu. Nie możemy powiedzieć, żebyśmy się mogli skontaktować nasi europarlamentarzyści, przynajmniej dwóch czy trzech, oni powiedzieli, że wyjdą tutaj, tylko ustalenia były takie, że oni wyjdą tutaj po tej debacie, żeby powiedzieć, co się wydarzyło. Więc... We have that is 2,000 something in Poland, and then in Brussels, the regulation that we get yet the next. Yeah.
Bliżej mikrofon. Myślę, że będzie interesujące słuchać, jak będą reagować na to nasi koledzy z Platformy Obywatelskiej z PSL-u, bo na dzisiejszym spotkaniu zarzekali się, że będą działać na rzecz Polski, że polskie sprawy nie powinny być przedmiotem upubliczniania w instytucji europejskiej, no więc będziemy. A to przekazał do Unii Europejskiej. Pani premier będzie przemawiać, będzie zabierać głos przynajmniej dwa razy, albo nawet trzy. Czy pani premier będzie miała możliwość na końcu zabrać głos też? Mamy nadzieję. Bo to istotne. Nie będzie tak, bo tu takie reguły są, że zawsze na końcu przewodniczący grup. Więc jest świadomość, że my tu jesteśmy na sali. Ponieważ oni, ja mówię o kolegach z innych krajów, nie mają tej świadomości. Pamiętacie państwo, że największym naszym wrogiem numer jeden, z którym my tutaj walczymy, to jest niewiedza, ignorancja. Nie zdają się nasi koledzy, nie zdają sobie sprawy z tego, co się działa i co się dzieje. Jakie strzępy informacji powykrzywiane, zmanipulowane. I wydaje mi się, że coś wiedzą, a wiedzą niewiele, więc to jest też również nasze. Jak możemy powiedzieć? Oczywiście nasza obecność umacnia państwa tutaj. Proszę państwa, my przepraszamy najmocniej, bo jesteśmy w trakcie przygotowania do debaty. Mamy wcześniej jeszcze też wystąpienia na sali plenarnej. Chcemy możemy zaproponować naszą salę, niestety nie. To jest bardzo malutka, bo mamy tutaj w Strasburgu wielki kłopot z pomieszczeniami. Ja sama musiałam swoje biurowe udostępnić po prostu ekspertom, żeby mogli pracować w trakcie debaty. Ale mało grupę moglibyśmy zaprosić na spotkanie do parlamentu z częścią naszych posłów. Co nam obca przemoc dzieła, szablą odbierzemy. Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączy się z narodem. Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączy się z narodem. Jest 10 osób, możemy zaprosić. Nie mamy większej sali po prostu. Pamiętacie państwo, jakie to procedury? Panie profesorze, niech Schulz swoje media zrobi z nimi porządek i demokrację. Ale on wie o tym. My jesteśmy z Hamburga i osobiście widziałem, co robili muzułmanie z kobietami w Hamburgu na Großfreiheit.
Jestem z Francji, to co muzułmanie robią, to ja też dobrze wiem. Panie profesorze, ale tutaj mówią, a tam nic nie mówią. Tam robią, tam muzułmanie, tutaj muzułmanie robią. W Unii, to jest nie tylko euro, to jest migracja, te ostatnie gwałty, nagle zajmować się Polską tym, że... No, to jest przykrycie, zastępczy temat. W Trybunale Konstytucyjnej sprawy mają być rozstrzygane w gronie 13 sędziów i trzech piątych. To co to? To jest problem dla Europy? Nie, dziękuję bardzo, słuchajcie mi państwo. Zapraszamy na masę. My uważamy, że jesteśmy po to, żeby wspierać polską demokrację, która ma się dobrze, natomiast grupa przedstawicieli KOD-u jest po to, żeby chronić interesy polskiej grupy. Ale oni są dlatego... w parlamencie po prostu. Ale to są, zaprzecza, więc to są plotki, nie wiadomo. Plotki, póki co, i myślę, że to jest. Są też chyba inne grupy poselskie, na których poparcie można liczyć chyba, prawda? Z innych krajów. Tak, ale obawiam się, że jak przyjdzie do głosowania nad rezolucją w przyszłym miesiącu, to... Pan Schetyna powiedział, że podpali tutaj, przyjdzie do... Powiedział tak, dlatego dzisiejsze deklaracje naszych kolegów z Platformy, że oni nie chcą tych spraw przenosić na forum europejskie i to, co się stało, stało się bez ich woli, nie brzmiał szczególnie przekonująco. A Schetyna po co był w Brukseli? Po co mówił, że wyprowadzi milion ludzi na ulicę? No to właśnie wiem, że... A nas wyjdzie 2 miliony. Mamy te wypowiedzi. No właśnie, więc wiadomo, że Platforma kłamie, kłamała i będzie kłamać. Proszę Państwa. Przecież to ugarze. Tak jak Tusk, który wczoraj powiedział, że on w nocy nie pracuje. On zapomniał o nocnej zmianie. O nocnej zmianie zapomniał. On zapomniał, że w nocy obalał rząd Olszewskiego. Obalili rząd Olszewskiego. Przypominać nocną zmianę. I TVP też się przypomina o nocnej zmianie, o obalaniu Olszewskiego. Dopóki nie latał z szachownicą, był najlepszy na świecie. A jak sobie nałożył na łeb worek cementu, i play leciał. Dobra, to co, idziemy, poczekaj jeszcze z Piotrem porozmawiam. Czy można się dogadywać na... Jak pani zazdroszczy. Jest szansa, żebyśmy się tutaj obrzeli. No, ale się bardzo ładnie. 9 osób go podkowali. Jeżeli można, to bardzo. To tutaj pan Tytus jako reprezentant. Jak się od nią i ja wezmę 9 osób. No. Bo iść tam. Bo języki zna to. No nie, to od razu. Środka idzie? No. Dobrze, bo ja mogę Państwu od razu zabrać i teraz będzie. Kodowcy weszli, bo ich jest mało. Mało ich jest, Ale od nas parę grup wyszło, tak, po kilka osób prawa dalej. Jeśli można jeszcze kogoś żałować. Najlepszy nam jest wiarygodny. Panie pośle, pan Czarnecki zostawił nam ten termos. I już wypiliśmy, czy mogę panu... Jeden, ale nie, mogę ten czajnik... Ale herbata może wyjść. Druga to plastyka jeszcze powinna być też przekreślona. Czy aparatów?
But as I know, the